Jak ten czas leci? 35 lat temu został nadany w Warszawie pierwszy doświadczalny program telewizyjny. Czym w ciągu tych minionych lat stała się dla nas telewizja? Czym dla mnie jest telewizja? Czasami rozrywką. Zbliża mi świat, pokazuje świat, chociaż czasami strasznie drażni. Bardzo. Program jest do kitu obecnie. Mam stary telewizor, który często jest w naprawie. Także niedużo korzystam z telewizji. Forma ogłupiania ludzi. Telewizja jest czymś no, bardzo fajnym, ciekawym, interesującym. Wiele programów ciekawych jest. Przede wszystkim źródłem informacji. Rozrywką. I tylko rozrywką. Od dłuższego czasu źródłem informacji. Niestety musimy przerwać. Znowu baterię. Stop, baterię. 4 minuty. Przepraszam bardzo. To wzięło. A wszystko zaczęło się w 1928 roku, kiedy młody inżynier Stefan Manczarski, późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej, opracował swój sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia. Opatentowany w rok później pod numerem 11084. Dojście w 1935 roku z inicjatywy profesora Janusza Groszkowskiego zostały podjęte systematyczne prace naukowo-badawcze w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym. W październiku 1938 roku dokonano pierwszych prób drogą radiową. W sierpniu 1939 roku doświadczalna stacja telewizyjna dysponowała już kompletem aparatury nadawczej oraz dwoma odbiornikami, jednym do kontroli jakości obrazu w stacji doświadczalnej, drugim zaś do publicznej demonstracji programu. Prowizoryczną wieżę antenową ustawiono na dachu budynku Towarzystwa Prudencjel. Prawie wszystkie urządzenia były dziełem konstruktorów z Państwowego Instytutu Telekomunikacji i Polskiego Radia. Nie zdążono jednak uruchomić emisji telewizyjnej. Wybuchła wojna. Warszawa, ulica Ratuszowa 11. Tu, w Państwowym Instytucie Telekomunikacji, w 1947 roku zespół inżyniera Lesława Kędzierskiego powrócił do przerwanych przez działania wojenne prac badawczych. W czerwcu 1949 roku przeprowadzono pierwsze próby praktyczne, zaś pierwszy publiczny pokaz aparatury telewizyjnej połączony z demonstracjami obrazu odbył się 19 grudnia 1951 roku podczas wystawy Radio w walce o pokój i postęp. Prace na Ratuszowej trwały. W specjalnym studio telewizyjnym Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego w Warszawie. Te skomplikowane urządzenia służą do przekształcania zjawisk optycznych w elektryczne. Kamera telewizyjna rozkłada nadawany obraz na szereg linii złożonych z wielkiej liczby punktów świetlnych. Stacja nadawcza zamienia energię świetlną w fale elektromagnetyczne. Rok 1952. Proste, prawda? W sąsiedztwie urządzeń nadawczych mieści się właściwe studio, które za chwilę nada doświadczalny program telewizyjny. No jak pan sądzi, ile mam wzrostu? No jakieś 1,5 metra. 1,5 metra, ma pan rację, 1,50 m. A to jest szalenie istotne, dlatego że dzięki temu właśnie zostałam tą pierwszą speakerką i poprowadziłam pierwszy program. Mówi Maria Krzyżanowska. Ponieważ ja pracowałam w radiu w 50 roku i skończyłam kurs lektorski. Prowadził to pan dyrektor Petri i Martyka. Później poszłam na studia dziennikarskie i chyba w 52 roku spotkałam dyrektora Petri na ulicy. On tak jakoś zmierzył mnie od stóp do głów. Mówi, wie pani co, pani będzie dobrą speakerką w telewizji. Ja mówię, jak to, dlaczego? A to pani pójdzie do studia i pani się przekona. Poszłam i zrozumiałam. Studio było bardzo malutkie. Gdybym miała 1,60 m, nie zostałabym speakerką. Zresztą oni, dyrektor Petri powiedział, że albo mogli wstawić fortepian i wziąć małą speakerkę, albo wziąć dużą kobietę, ale wtedy fortepian by się nie zmieścił. I tak, proszę pana, fortepian się nie zmieścił. Także pierwszy program, ja dokładnie nie pamiętam, kiedy to było, ale wzięłam sobie wczoraj książkę pana Stanisława Miszczaka, Radiofonia i telewizja w 25-lecie.
I przypomniałam sobie, że pierwszy program był transmitowany 25 października w sobotę o godzinie 19. Był to program półgodzinny i występowała pani Marta Nowosad, śpiewała Latarnie Warszawskie, to pamiętam. Pamiętam znakomicie pana Jerzego Michotka z gitarą. Śpiewał Cicha woda bodajże, brzegi rwie. I Witold Gruca tańczył Stracha na wróble. Zdaje mi się, że przy akompaniamencie akordeonu. Twórcy polskiej telewizji, inżynierowie Bzowski i Kędzierski obserwują działania aparatury. Uwaga, rozpoczynamy nadawanie doświadczalnego programu telewizyjnego. Wszystko gotowe. Przy nadajniku telewizyjnym polskiej konstrukcji popularny felietonista Wiech. Panie Walery, zapytałem pana Wątróbkę w imieniu Ekspresu Wieczornego. Radio z lufcikiem, ale popieram, wynalazek w dechę. Jak to radio z lufcikiem? No zwyczajnie, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu czy inszej franeli, lufcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku dzieje. Już nie będziemy zmuszone na wylot we wszystko wierzyć, co nam tak zwany szpiker nadmienia, ale wszystko będzie widać naocznie. Dziś przed tym lufcikiem zasiada już kilka milionów widzów. Charakterystyczne anteny zawędrowały i nad wiejską strzechę. Cóż, że kłopoty z elektryfikacją. Własny agregat w pogotowiu, byle tylko nie przegapić którejś z popularnych audycji. Widzowie składają się po złotówce na paliwo do motoru. Telewizja już nie tylko rozrywka, lecz część życia, obyczaj, żarliwie naśladowany wzór. Irena Dziedzic oko w oko ze swymi wielbicielami. A gdy w programie jest kobra... Pod koniec lipca doświadczalny ośrodek telewizyjny przenosi się z Pragi na Plac Warecki, dziś Powstańców Warszawy. Z pomieszczeń w tym gmachu, pomimo wybudowania centrum przy ulicy Woronicza, korzystamy do dziś. W 15. rocznicę emisji pierwszego telewizyjnego programu Marian Marzyński tam właśnie realizował dokumentalny film. Zatytułował go Przepraszamy za usterki. Poproszę aktorów, statystów, operatorów do studia. Proszę do studia zespół Katarynki. Proszę, Zuby. Dziękuję bardzo. Pan zabiera zaraz. Nie, ktoś proszę, proszę pana. Krętyka. Poproszę małą kawę. Nie dość tam było, ale sympatycznie. O, koledzy się niewiele zmienili niektórzy. Nie dlatego, że on jedzie do Paryża i do Londynu, chociaż też pojechałbym z nim. Ja rozmawiałem z Masłowskim i proszę ciebie, on mówił mi, że wówczas grał w tej pierwszej wersji jakiś aktor, który wówczas zdaje się był siódma ptacz, siódma ptacz. Kolega Małgorzata, zapytałem też. Do studia prosimy, prosimy do studia. Eryk się zawsze umie znaleźć przed kamerą. Bo ja bym chciał, Joasiu kochana, chciałbym, żeby tak, ja zapalam papierosa, tak, puszczam tę zapałkę, robię to i teraz piosenkę śpiewam. Jak piosenka fal, gdzie sekwany lśni toń, niby gwar na Place Pigalle, niczym szept. Odjeżdżajmy do pełnego planu, w którym i on śpiewający piosenkę na refrenie. No, trochę wytrzymamy z tą latarnią. Wytrzymać latarnią i na refrenie zacząć odjeżdżać. To, co mówi, dać tak blisko, a potem na refrenie. A potem na refrenie zacząć odjeżdżać, żeby pokazać pełną perspektywę Kulicki i pokazać jego stojącego w tył. Panowie, to się akurat do tego. Tak jest, na walki. Jak piosenka fal, gdzie sekwany lśni toń, niby gwar
na Place Pigalle, jedzie szept Władę Bolon. Ola tak rzeczywiście myślała, że ich chyba samolot zawadzi. Studia prosimy, prosimy do studia. Teraz Stasiu, Białek. Popatrz, po tej, to jest po tej piosence. Jest... No, Olga się nie zmieniła nic. Tak samo ruchliwa, niebywale energiczna jak dziś. Znaczy, wtedy była bardzo energiczna i do dzisiaj to zostało. Dobrze? Ja jeszcze pomyślę nad tym, tylko ustawię tą piosenkę i zaraz zrobimy całość z zapowiedziami ze wszystkich. Pokaż mi, panie. Wieś, odsuń się. Trójkę pokaż. Tak, Iga. Tak, ale ty w razie tak, pójdziesz tam. Marian, albo wskoczysz przez okno tam. Dobrze? Tak. Teraz pan Ludwik będzie stąd, tak? Ale musimy być razem, Olga, do tego. Słuchajcie. Będziecie, zaraz ja tylko robię początek, począteczek sam. Wiesiu, uważaj. Jedynka, tak. Nie ma zapowiedzi. Od razu, pamiętajcie, kończy tutaj pan piosenkę, a tu jest z tej strony od razu jedynkę. Jedynkę, proszę. Co? Tak? Co? Dlaczego za dwie minuty? Pani Olga, nie ma tu ostatniego wejścia. Jest wejście, o Jezus Maria, cudownie, jest wejście przed tą piosenką. I jedynka wyciąga gołasa. Proszę, jedziemy. Proszę! Danka! Przecież jak chłopcy znikają, to dajesz mi na chwilę trójkę, potem wracasz na jedynkę. To się musi dziać błyskawicznie. Nie! Jeszcze raz. Na głowie nie siwieje, łos nie mrozi, znikąd podły cios, ręka za tylko brak podłoń, nikt się nie chmurzy skroń. Pod stopy więcej los nam szereg, wjademy w plata złotą nić, lecz jeszcze może być wesele i jeszcze śmieszniej możemy. Ty, i chłopca są, po skokach pożyje się raz. Idziemy przez życie pod skokach, więc ryk, cym, cym i hop, za sam. Pod skokach, bo żyje się raz. Choć wam się marszczy brek, choć się gotuje krew, a nas wciąż póki dech, porywa dziki śmiech. Więc ryk, cym, cym i trulala. Idziemy przez życie pod skokach, więc ryk, cym, cym i hop, za sam. Pod skokach, bo żyje się raz. Odchodzę ci lepiej za 400, bo siedzisz przynajmniej 2-3 godziny i już. A ja za 7, za 7 stóp siedzę 4 dni. Ale ile masz frajdy? Obrazek widać. Artystyczną frajdę mam. Ludzie myślą, że tak dla idei wszystko robi. To tylko pan Zelnik powiedział, że nagrał ten film. Mówi tak, że jakby mi nikt nie zapłacił, to też bym nagrał. To też, oczywiście. Podobał ci się. Zelnik jest tak piękny. Ja słyszałem, że nie macie pojęcia. I gęba poza tym, no prosi się bruku, a nie telewizji na Boga Ojca. Czyż nie macie jakiegoś innego faceta do tych rzeczy? Głos eunucha, cholera, który, jakiegoś wyporka, który, no. Ja już w ogóle się dziwię, że pozwalacie na takie, ten przecież ja nie sam jestem, to jest grono przyjaciół u mnie w domu, ja w tej chwili nie będę podawał oczywiście kto, ale proszę pani, no przecież no, to wstyd jest, no nie macie jakiegoś człowieka, który pozwoli prowadzi... Pozwoli pan, że się nie zgodzę z panem. No pani się ze mną nie zgodzi, a niech pani łaskawie zanotuje moje telo, przecież no przecież to jest eunuch, nic więcej. Chyba trzeba przestać z tym, no na Boga Ojca.
Przez 20 lat dzielących nas od tamtych telefonicznych pretensji telewizja stała się potężną instytucją, niejako wyspecjalizowaną w pomocy społecznej. Biuro listów i interwencji otrzymuje dziennie setki listów. Jakże wiele z nich zaczyna się słowami... Jeśli wy mi nie pomożecie, to już chyba nikt. Telewizjo, przyjedź i zobacz, jak to u nas wygląda. Doszło do tego, że już tylko w telewizji mogę szukać sprawiedliwości. Tak, tak. Telewizja jest dobra na wszystko. Na złego męża, nieuczciwych urzędników, ordynarne ekspedientki, brak mieszkania, złą teściową czy wrednego szefa. A do kogo mamy pisać my? Pan Łącza uprzedził, żeby szybko się odwróciły? Nie. Halo? Katowice, Warszawa, słucham, Katowice? Proszę pana, już czekamy na was. Czekamy na was, bo się łączymy z Katowicami. Można. Halo, Katowice? Dobrze. Już. Nie ma dźwięku z Warszawy. Halo? No bo przecież nic nie dajemy, czekamy na was, o rany Boga. Proszę pana, może nie w tej chwili, jak się rozkręci? Uważajcie, jak dostaniecie ten. Czy pan może widać jeszcze raz końcówkę? Nie wiadomo, kiedy komendator zacznie mówić? No chyba zacznie mówić, jak będzie mówił tam sprawozdawca. Ipswich, Barry. Mój wspaniały kolega, genio. Sheffield United, Chelsea, zwycięstwo gości. Nadajemy wielką grę. Dobry wieczór Państwu. Miło mi jest Państwa zaprosić na kolejną emisję Wielkiej Gry. Zapewne od samego początku chcieliby Państwo wiedzieć, czy czekają Państwa dzisiaj wielkie emocje. No cóż, w każdym razie gra się odbędzie. Ja tu jako telewidz właśnie zgłaszam. Nie zgadzam się z prowadzeniem dzisiejszych zawodów. Jeden mówi, że Meksyk leży na takiej wysokości, pan Seraknoś od razu prosuje. I drugi trafia inną i trafia. Czyli przeciwnikowi daje znać, mów inną odpowiedź. Ja kwestionuję ten turniej. Obserwujemy sobie bardzo milutko tą konkurencję sportową i uważamy, że jednego z panów skrzywdzono, proszę pani. Dostał pytanka, 5 punktów nie zarobił. Bo oni pomylili się wszyscy, i Serafinowicz, i cała ta komisja, te całe jury dzisiejsze. 5 punktów temu chłopakowi zabrali w poprzednim grze. My tutaj telewidzowie przeczymy i zaprzeczamy, żeby ten pan drugi numer i ono całe niebo jest lepsze i teraz jest na drugim miejscu był. Chodzi o pana Walczuka, tak? Fenomenalnie wszystko wiedział. Twierdzam kategorycznie, że pierwsza rozgrywka została umyłkowo policzona przez pana Serafinowicza. Pan Walczuk odpowiadał za tamtego gościa. A ja pieczołowicie każde pytanie liczę. Na kartce mam wszystko wyliczone. Bydgoszczy dzwonię, 4 rozmowy zamówiłem, żeby tylko połączyć się z wami. I na tym kończymy naszą dzisiejszą wielką grę. Dziękuję państwu i do zobaczenia. Chciałem państwa poinformować, że niestety dzisiejszy odcinek z serii Święty z Rogerem Moorem w roli głównej zostanie nadany dopiero w przyszły wtorek. Dzisiaj zobaczą Państwo natomiast polski film dokumentalny. Teraz Teleecho. Naprawdę się nie orientuję. Nie wie pani, a kto by mógł powiedzieć? No nie wiem, czy ktokolwiek może udzielać pani takich informacji. Nie interesuje mnie to, proszę. No to bardzo nieładnie. Z pani strony, że pani nie chce powiedzieć. Mnie to po prostu nie interesuje. No, szkoda wielka. Żebyśmy raz usłyszeli słowo przepraszam za zmianę programu, czy przepraszam za coś. Czy w telewizji nie istnieje takie słowo? Proszę powiedzieć, ilu was było, ilu was jest? Na samym początku, rok 46 to około 2000. Dzisiaj nasza organizacja liczy przeszło 9 tysięcy osób. Irena zmieniła tylko trochę fryzurę. Cyna cierpliwa do pozazdroszczenia. Bo to jest byle co dla nas. To jest po prostu zapychanie dziur. Kto tam poluje w tych lasach? Myśliwi z całej Europy. To jest tak zwane polowania dewizowe, tak? Tak, to jest nadleśnictwo, w którym się odbywają polowania dewizowe. Czy pani przypadkiem nie mogłaby mi podać numeru telefonu do pana Sokorskiego? Niestety. A mi się wydaje, że obywatel chyba ma prawo
zadzwonić do drugiego obywatela, żeby to wstrząsnąć sumieniem obywatelskim tego człowieka. Nie ciesz się, nie ciesz się, nie ma z czego. Masz fantazję bujną jak mało kto. Miałam cię jednak za mądrzejszego. Przykro mi, muszę dziś cofnąć to. Nie ciesz się, nie ciesz się, nie obracaj w żal. To naprawdę nie bawi już mnie. Żegnaj mi, zamknij drzwi z tamtej strony. Miejsce twe dają... Ja nic łącz nie otrzymuję. Zerwanie sygnału. Sieć wysiadła na pewno. Koniec. No nie wiem, nie mam nic. Nie wiem, co robić. Zobacz, sieć wysiadła. Nie, w porządku. Czy łącza dają sygnał? Niech się pan Kędzierski spyta na łącza, czy otrzymuje sygnał. Edyta? Ja nie mam sieci. Edyta? Pols mi wyskoczył. Co u ciebie słychać, profesorze? No to chodź, zobacz, u mnie też nic nie ma, no. Czy jest tam Edyta? Edyta, proszę do spikerki. Co u ciebie, Andrzej, słychać? Nadajnik wyleciał. Jak to nadajnik wyleciał? Przez sieci w ogóle nie mam. Zero mam, u mnie jest sieć, ale zero. Edyta? Aha. No jak, Jurek? Nie wiem, nie mogę ustalić, na razie sieci u mnie nie ma. Ale co ja mam robić? Powiedzcie mi, co ja mam robić w tej sytuacji. No proszę, proszę dać planszę. Przepraszamy za usterki. Proszę bardzo. To była atmosfera. W ówczesnym centralnym zespole emisyjnym dzień w dzień temperatura zbliżała się do wrzenia. I nic dziwnego, prawie cały program nadawany był na żywo. A dziś? W zespołach emisyjnych programu pierwszego i drugiego spokój i cisza. Na żywo idzie przecież niewielki tylko procent programu. Plansza Przepraszamy za usterki ukazuje się coraz rzadziej. No cóż, technika, choć po prawdzie wiele by o niej mówić. Ale dziś przecież jubileusz nie wypada. No, to będzie program dzisiaj, kurczę, smażone. Jak dawno nie. No proszę, możemy, dobra. Jak ten czas leci. Żadnego buforu nie będzie, bo potem wejdziemy na dziennik od razu. Już się zbliża czas programowy na dziennik. Proszę dać planszę za chwilę, ten, usterki. Dobra. Ja nie mam sygnału w Warszawie. Kurczę blade, no nic nie widać, ja tutaj też wysiadłam. No nie ma, no, nic, nigdzie nie ma. Nie. Edyta, czy jesteś w studio? Zadzwoń do mnie. No już wszystko w porządku, ja mam sygnał, złącz, jadę dalej. Jak to, to ja dzwonię, a ty nic nie słyszysz? Nie mam pojęcia. No fajne, a tu po wysokiej na naszym. No dobrze, dziękuję. Oj, Gogotka kochana, zobacz, ty jaka się przygotowały, bo mi się przypomniało, że jest to okropnie głodny. Jajko na twardo, zaraz będzie jadł, twój głodny brat, twój głodny brat. Zielone pielgi, żółte jajko ma, zjem je raz, dwa, zjem je raz, dwa. Tam, pam, para, pam, pam, bram, bram, pam, pam, bram, ja. Sytuacja nadal jest podobna. Nic się nie zmienia. Jesteśmy na skraju niżu. Nie podaje natomiast reżyserię panią Andrycz i słowo wstępne i że od lat 16. Czekać, proszę czekać. Jeszcze czekać. Tak, tak. Edmund Fetting i Mariusz Dmochowski. Dobra, dziękuję ślicznie. Zaczynajcie, jesteście na antenie. Uwaga, Edyta. Prosimy państwa teraz do Teatru Telewizji. No, o jednym i o drugim. A raczej o bliźnie. A nie. Już od lat nikomu o tym nie opowiadałam, nawet od wielu lat i to dziwne. Ale mnie pani opowiedziała. Tym dziwniejszy, bo prawie już skłamałam. Ale to kiedy, teraz? Nie, na samym początku, kiedy opowiadałam panu o malarstwie, bo ja już teraz nie maluję, nie. Dziś aż trudno uwierzyć, że w tamtych ciasnych pomieszczeniach powstawało dziennie wiele godzin programu.
Jak to się działo, że mieliśmy wówczas rocznie 120 premier teatralnych, muzycznych i rozrywkowych? Pozostanie to tajemnicą tych, którzy je tworzyli. A Charlie też się boi? O nie, ona się nie boi niczego. Ona jest bardziej mężczyzna niż ja. Słyszałam, jak lekarze mówili, że instrument jest skażony. Doktor Richardson sądzi, że był wysterylizowany na pewno. Ten człowiek pracował w renomowanym szpitalu. Ale doktor Richardson to artysta, co? Tak. Panialuki państwo puszczacie na ekran. Czy to w ogóle nie można zrozumieć w XX wieku, żeby takie panialuki puszczać dla publiczności? Już dawno takiego dobrego programu w telewizji nie było. Pod każdym względem jest dobry. Ja jestem po prostu wzruszona. I temat jest świetny, aktorzy są znakomici, i reżyseria. To jest naprawdę wielka przyjemność, prawdziwa uczta. No jakżeż można, prawda? I taka imitacja nędzna jakiegoś Antonioniego, który tak już jest dawno niemodny, już nikt go nie ogląda, już nie nakręcają takich filmów, tam skąd one przyszły. Ja, wie pani, naprawdę niezrozumiała jest polityka telewizji. A, proszę, a co się stało z tym świętym? Czy go w ogóle już nigdy nie będzie? Dzisiaj miał być, ale... Ale jest to. Idę, idę. Zostań na nim, bo on straszne miny robi, jak odchodzi. Wygupią. Halo, proszę Państwa, jeszcze zabrani głos. Machowskiego, cigo troszkę, sprawę jeszcze więcej. Nie pan przyjdzie, po prostu ubrać. Dobra, ona zaraz ci wejdzie w ujęcie. Ostrość trójka. Ostrość trójka. Na zakończenie posłuchamy utworu Edwarda Griega, Motylek, i tym kończymy program dzisiejszy, życząc Państwu dobrej nocy. Dobranoc. Na pewno dziś zrobiony film o telewizji może byłby ciekawszy, atrakcyjniejszy. Ale czy oglądałabym go z takim sentymentem? Ale to też chyba zrozumiałe. 20 lat. Pomieszczenia na Placu Powstańców pękały w szwach. To też z wielką radością i ulgą przyjęto decyzję o budowie nowoczesnego centrum telewizyjnego na Wierzbnie. Do pracy przystąpiono w 1964 roku. Budowę tej największej w kraju inwestycji kulturalnej rozpoczęto od zaplecza. W pierwszej kolejności przygotowano warsztaty scenograficzne, modelarnie i malarnie, pracownie fotograficzne, magazyny dekoracji oraz archiwum filmowe. Niebagatelną sprawą była dokładność wykonywanych prac, albowiem jakość obrazu i dźwięku zależy nie tylko od parametrów technicznych. Bardzo istotna była również precyzja robót murarskich. Na to, aby nowoczesne centrum telewizyjne mogło rozpocząć działalność, złożyła się praca specjalistów z wielu dziedzin. W 1968 roku roboty budowlane jeszcze trwały, a przeprowadzka już się rozpoczęła. Kończono prace budowlane przy bloku centralnej aparatury nadawczej. Wobec szybkiego rozwoju telewizji w centrum już wtedy robiło się za ciasno. A przecież 400 tysięcy metrów sześciennych kubatury to nie mało. Tak wyglądały pierwsze przygotowania do realizacji programów w nowym ośrodku. Pokój reżysera obrazu oddzielono od zespołu magnetofonów, osobny pokój dla reżysera światła. Nikt sobie nie przeszkadza. Na stropie największego studia zamontowano 700 reflektorów. Można nimi dowolnie manewrować. Inauguracja programu z nowego studia odbyła się po cichu, żeby nie zapeszyć. Był to program redakcji młodzieżowej, emitowany na Interwizję. Wtedy jeszcze telewizja kolorowa była w sferze projektów, ale w 1971 roku stała się rzeczywistością. Przez te lata wszyscy, mimo sporadycznych narzekań, przyzwyczailiśmy się do obecności szklanego gościa w domu. Dzisiaj nie bardzo potrafimy wyobrazić sobie życia bez telewizora. Za pośrednictwem telewizji możemy odbierać obrazy z najodleglejszych zakątków świata. W centralnej aparaturze zbiegają się połączenia ze wszystkimi ośrodkami w kraju oraz siecią Interwizji i Eurowizji.
Sieć linii przekaźnikowych obejmuje całą niemal Polskę, zespalając nasze stacje z łączami telewizyjnymi i kablowymi Związku Radzieckiego oraz innych krajów należących do Interwizji i Eurowizji. Kontynentalny system łącz spowija całą Europę od Uralu po Barcelonę. Dzięki nim, siedząc wygodnie w fotelu, możemy oglądać programy z całego świata. Nie dajemy oryginalnych dźwięków. Nie, tylko jedno jest takie miejsce, tutaj, po tym tekście, poniżej umieszcza się właściwą radiosondę, będzie obrazek faceta, który stoi i trzyma ten balon w ręku i mówi po angielsku OK star. I to dajemy setkowi. W tym miejscu. O matko, to jaki ty sobie wyobrażasz, że ja tu trafię, czy OK start? Puści się. Ale skąd ja mam wiedzieć? To muszę być na węch musiało być, wiesz? To możemy pomyśleć. Nie mam szans. Nie? Nie. Nie mam szans. To ja tu przyjdę i pokażę. Wycyrklować słów, które będą OK start. Filmowy dorobek telewizji zamknięty już został w pamięci komputerów. Ale wczoraj ciągle jeszcze kłóci się z dziś. Słuchaj, Andrzej, zobacz, jaki to jest duży dźwięk. Nie zmieści mi się na ten talerz. Trzeba by było dać to chyba na inny stół, dlatego że... Ale ja tego nie mogę dać, to jest materiał archiwalny. Nie może wyjść poza obręb magazynu. To spróbuj go ściągnąć tak mocniej i może cię nie spadnie jakoś. On jest już bardzo ciasny, może tu podkładam jakieś papiery. Może trzeba byłoby troszeczkę dopalić na tego murzyna światełko. Okropny ten knebel jest za duży. Nie, no ale po co? Cisza, proszę Państwa, teraz już jest druga nagrania. Ja będę nagrywał od razu, także proszę uwagę. Pierwszy krok w erę własnej telewizji satelitarnej uczyniliśmy w 1982 roku, uruchamiając stację łączności satelitarnej w Psarach. Od pół roku działa w Warszawie antena najstarszej w Europie firmy specjalizującej się w produkcji systemów antenowych. Anteny satelitarne pracują już w Katowicach i Krakowie. Wkrótce otrzymają je również pozostałe ośrodki terenowe telewizji. Proszę start. Tak wyglądał dziś Szczecin z okien wieżowca. Mgła spowiła całe miasto, utrudniając komunikację, pracę portu i lotniska. We Wrocławiu od wielu dni było ciepło i zakwitły jabłonie. Po raz drugi. Czy będzie ciepło? Ciśnienie do jutra wzrośnie. W Warszawie było 1013 hektopaskali. Pogoda w nocy i rano bardzo niekorzystna dla komunikacji. Gęste mgły i opady mrzawki. A to, proszę Państwa, Zenek. Za jego właśnie sprawą prognoza pogody przypomina triki prestidigitatora. Urządzenie Zeno jest jednym z ostatnich naszych technicznych nabytków. No widzisz, Bartek, technika techniką, mapy satelitarne, prawda, zdjęcia elektroniczne, a jak myśmy z Tobą zapowiadali pogodę, to była i lepsza, i śmieszniejsza, i jeszcze ciekawostki podesłali nam, pamiętasz, jakie grzyby były, ryby i jakie korzenie eleganckie.
No ale tak zawsze mówiłem, że górale to chyba mają najwięcej racji i najtrafniej przewidują pogodę. No a ty też parę razy dobrze przewidziałeś, prawda? A więc czym, proszę państwa, stała się dla was telewizja? W ogóle dobrze, że jest.